1 stycznia Kościół obchodzi uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to również dzień liturgicznego wspomnienia świętego Odiliona, opata. Odilion pochodził ze słynnej rodziny szlacheckiej ze środkowej Francji. Urodził się w roku 962. Początkowo był kanonikiem w Briot, ale około 990 roku opat benedyktyńskiego klasztoru w Cluny, Majol, świadectwem swego życia pociągnął go do życia monastycznego w tymże klasztorze. Wkrótce po wstąpieniu do zakonu został jego pomocnikiem. W roku 994 przyjął święcenia kapłańskie i został opatem klasztoru w Klini. Sprawował ten urząd przez 54 lata. Z jego inicjatywy rozbudowano klasztor i zreformowano klasztory benedyktyńskie na terenach od dzisiejszej Francji po Hiszpanię. Dbał o rozwój duchowy i intelektualny zakonników. Wprowadził zwyczaj modlitwy za zmarłych 2 listopada i przyczynił się do ustanowienia Dnia Zadusznego, czyli wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych. Zachęcał do czczenia Matki Bożej, zwłaszcza do praktykowania osobnego oddania się jej. Wobec siebie był surowy i wymagający, ale dla innych niezwykle łagodny, dobroduszny i miłosierny. Dużo się modlił, pokutował i pościł. W 1006 roku, w czasie Wielkiego Głodu, kazał przetopić złote naczynia liturgiczne oraz złotą koronę ofiarowaną opactwu przez świętego Henryka, by pomóc ludziom. Działalnością reformatorską zakonu benedyktyńskiego zasłużył sobie na tytuł Archanioła Mnichów. Jako roztropny zarządca utrzymywał dobre relacje z władcami ówczesnej Europy, z cesarzem Ottonem III, Henrykiem III, królem Francji Robertem II Pobożnym i Rudolfem III, a także nieprzyjaznym wobec klasztorów niemieckich Henrykiem II. Nie przyjął proponowanego mu biskupstwa w Lyonie. 9-krotnie uczestniczył w synodach kościelnych na terenie Włoch. Przyczynił się do ustanowienia tzw. pokoju Bożego. Gorliwie dbał o zachowanie reguł w podległych mu klasztorach. Często je wizytował. Zmarł w wieku 87 lat w czasie jednej z takich wizytacji 1 stycznia 1047 roku w klasztorze w Suligi i tam też został pochowany. Święty Odilion był 5. i jednym z najbardziej zasłużonych opatów klasztorów Cluny. Surowy dla siebie, dobry i łagodny dla innych. Miał niezwykłą umiejętność pozyskiwania do współpracy władców państwowych. Był to prawdziwy mąż Boży. We Lwowie w katedrze ormiańskiej znajduje się fresk Jana Henryka Rosena, pogrzeb świętego Odiliona. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś w świętym Odilionie, opacie, wzór ewangelicznej doskonałości. Spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.